Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Chciałabym pokazać Wam rozkład zupełnie nowy. To nie jest mój rozkład, to jest rozkład osoby z forum tarotowego, który ta osoba opublikowała ponad 10 lat temu. I ja pamiętam ten rozkład do dzisiaj. Ja go czasem stosuję. Ja nie wiem, czy ta osoba się udziela jeszcze w tym forum, bo ja już też dawno się zupełnie nie udzielam. W każdym razie ten rozkład jest o człowieku. To nie jest taki, słuchajcie, rozkład taki sobie, że możecie zobaczyć, czy on mnie kocha, czy dostanę podwyżkę, albo czy, no nie wiem, akurat w tym terminie pojedziemy na wakacje. To jest rozkład, który tak na tu i teraz pokazuje, jaki jest człowiek. To znaczy, on mi się teraz kojarzy z takim skróconym portretem tarotowym, ale portret tarotowy to też zupełnie jest coś innego, bo portret mówi o naszym życiu tak kompleksowo, natomiast rozkład jest na teraźniejszość, tak? Zazwyczaj, albo jeśli na przyszłość, no to pokazuje jakiś tam wycinek przyszłości. To może być też rozkład taki skrócony, jak, no nie wiem, to też nie jest dobre porównanie, ale coś mniej więcej jako uzupełniający na przykład do lustra prawdy Flavio Anusza. No w każdym razie opowiem Wam, jak nazywają się pozycje w tych kartach, w tym rozkładzie. Tu mamy głowę, tułów, lewą rękę, prawą rękę, lewą nogę i prawą nogę, tak? I mamy tutaj człowieka. I z całej talii losujemy karty. Głowa mówi o tym, jak człowiek myśli, jakie ma plany, co jest u niego w świadomości, do czego, nie wiem, być może w tym na dzień dzisiejszy dąży. To jest dosyć płynny ten rozkład, ponieważ również możemy rozpatrywać go pod kątem czakr. W głowie mamy trzy czakry: koronę, trzecie oko i gardło, więc możemy też rozpatrywać pod kątem czakr, tak? Tułów mówi o tym, jaki jest człowiek, do czego on dąży, jaka jest jego osobowość, albo charakter, albo jak on sobie w ogóle w życiu radzi, tak? Tułów też możemy, na tułowiu są umiejscowione czakry, czyli czakra serca, czakra splotu i czakra sakralna. Ta pozycja, jeśli rozpatrujemy pod kątem czakry, ona zazwyczaj mi się w mojej praktyce pokazuje jako czakra splotu słonecznego. Jaką my mamy energię życiową swoją własną? Czy mamy ochotę do życia, czy jej nie mamy? Do działania, no nie wiem, jacy jesteśmy na tu i teraz, no bo ten rozkład, on nie mówi o przyszłości, on mówi o teraźniejszości. Lewa ręka jest ręką biorącą, czyli czy potrafimy brać pomoc, czy jak się uczymy na przykład, tak? Jak zdobywamy doświadczenie, czy potrzebujemy pomocy z zewnątrz, żeby to jakąś wiedzę zdobyć, czy potrafimy sami to zrobić. Ręka prawa jest ręką dającą, czyli jak ja oferuję pomoc, jak pracuję, jak zarabiam pieniądze, jak się uczę, albo jak wykorzystuję moją wiedzę, tak? Lewa noga mówi o przeszłości, czyli skąd pochodzę, jakie są moje korzenie, w jaki sposób te korzenie, czy nie wiem, moja przeszłość, czy mój ród, skąd pochodzi, miały na mnie dobry czy zły wpływ, czy mnie podnoszą do góry, czy podcinają skrzydła i tak dalej. No i prawa noga mówi o przyszłości, czyli rzeczywiście tak, może nie konkretnie co się wydarzy w moim życiu, ale jaki jest mój cel. Co chcę osiągnąć, czy będę szedł sprężystym krokiem, czy może bardziej jak strachliwie. Wiecie,
Te pozycje w tym rozkładzie możecie rozszerzać znaczenie tych pozycji w zależności od tego, co Wam przyjdzie do głowy, ale karty leżą tak, jak leżą, i no raczej bym ich nie zmieniała. To znaczy, głowa, tułów, lewa ręka, prawa ręka, biorąca, dająca, lewa noga i prawa noga. Lewa strona w ogóle, tak dla ułatwienia, zawsze kojarzy się z nieświadomością, podświadomością, tym, co ukryte, tym, co nie doszło do nas do świadomości, to też są lęki. Prawa strona jest prawą jawną, prawicą, tak? Z tym sobie skojarzcie, jest tym, co my wiemy świadomie, o czym my wiemy. Czyli tak jakby, no nie wiem, powiedzieć, kapłanka jest stroną lewą, natomiast cesarz albo cesarzowa jest stroną prawą, coś na tej zasadzie. No i wiecie, ja tutaj rozłożyłam karty na nikogo, to jest po prostu wyjęte z początku talii, Marun Tarot. No i nasz hipotetyczny człowiek ma w głowie pojątkę pucharów, czyli jakie on ma plany, tak, co planuje, o czym myśli. Razem z królem kijów on ma energię życiową, ale wiecie, coś tam mu się nie udało widocznie. Rozpamiętuje coś, co mu się w przeszłości nie udało. I niekoniecznie ta karta może o tym powiedzieć, bo tutaj jest wszystko w porządku, tak? Albo na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę, że coś w przeszłości w karcie Słońca u niego było, no pozytywnego, tak, jakby nie było, to mimo wszystko coś się zmieniło, coś się skończyło i on rozpamiętuje tą przeszłość. To równie dobrze, słuchajcie, może być rzeczywiście sprawy jakieś rodzinne, może ktoś umarł w rodzinie, tak? Może, nie wiem, rozstał się z partnerką i to jeszcze rozpamiętuje, tak? To siedzi u niego w głowie, ale nie siedzi już w sercu, bo on już jest gotowy ruszyć do przodu, powiedzmy, tak? Tym bardziej, że mówi o tym Rydwan. Gwiazda jako ręka biorąca, no to osoba, która wierzy przede wszystkim w szczęśliwy splot okoliczności i też ma wiarę w siebie, tak? I z chęcią również przyjmuje pomoc. Gwiazda z chęcią przyjmuje pomoc. Chociaż w innych sytuacjach człowiek może tak sobie myśleć, że ja nie potrzebuję tej pomocy. Mówię o karcie gwiazda, tak? Ja nie potrzebuję tej pomocy, bo ja wiem, że coś mnie tam prowadzi, coś dobry splot okoliczności będzie. Czy ta osoba chętnie pomaga? Słuchajcie, rycerz Bura Ław na pierwszy rzut oka może o tym mówić tak: wyrywam się do pomocy i biegnę. No nie wiem, coś komuś dać, załatwić, pomóc. Tak jest, tylko że rycerz kijów robi to po łebkach dosyć i nie chce się wgłębiać. Nie chce się wgłębiać w jakieś w przyczyny, może nie doczekać efektów tej swojej pomocy, bo on już, wiecie, tak gdzie indziej ma cel. Też może mówić czasami o tym, że nie to, że niechętnie pomagamy, tylko i nawet nie opieszale, tylko żeby to załatwić, żeby to jak najszybciej załatwić, żeby to jak najszybciej było za mną, tak? Wiecie, ja tutaj o tych kartach nie mogę Wam więcej powiedzieć, bo jak mówię, wyjęłam je z początku talii Marun Tarot i to nie są karty na nikogo, kogo znam albo kto mnie poprosił o ten rozkład. Myślę, że słuchajcie, ten rozkład mógłby być też w pewnym sensie dobrym uzupełnieniem do portretu tarotowego, ale mówiącym o tu i teraz. Nie mówiącym o tym, jaka była moja przeszłość i jaka będzie szczegółowo moja przyszłość, tylko na tu i teraz, na danym etapie życia. Powiedzmy, ta hipotetyczna osoba znajduje się na pierwszym etapie swojego życia i w ramach tego pierwszego etapu i tej karty, tak, z pierwszego etapu życia, z portretu tarotowego, jak on na dzień dzisiejszy będzie chciał postępować, jak on myśli, co on czuje, dokąd on zmierza. Czy on, nie wiem, powiedzmy, zmierza zgodnie z tym, co ma w portrecie, czy zupełnie w innym kierunku, czy w bok, czy w ogóle siedzi i płacze. Także wiecie. Myślę, że to by było dobre uzupełnienie.
Tak samo jeśli chodzi o wspomniany przeze mnie rozkład Lustro Prawdy Flavio Anusza, też możemy na przykład ten rozkład wziąć jako uzupełnienie, ale też do pozycji znajdujących się po lewej stronie, bo tam jest pozycja mówiąca o tym, jaką maskę pokazuję światu, dlaczego to robię, jaki jest obecny mój cel w życiu i tak dalej. I to mogłoby być uzupełnieniem ten rozkład do tamtego. Chociaż wiecie, tam jest 13 kart w rozkładzie, to osoby, które niezbyt dobrze się poruszają w tarocie albo po prostu klepią bzdury, o czym ja zawsze, wiecie, do znudzenia powtarzam, to niekoniecznie mogą wysnuć prawidłowy wniosek z tamtego 13-kartowego rozkładu i jeszcze jak sobie dołożą tutaj ten, to już w ogóle powstanie u nich w głosie, nie w głosie tylko, no w głosie też, ale i w głowie, chaos i nie będą potrafiły wyciągnąć prawidłowych wniosków dla siebie czy dla klienta. Także z tymi rozkładami to trzeba uważać i być uważnym i no przede wszystkim wiedzieć, na co się rozkłada i wiedzieć, o czym karty chcą do mnie powiedzieć, a nie, że wiecie, robi się tak byle jak na kolanie i jeszcze się nie zna tak do końca wszystkiego, a już się porywa z motyką na słońce. Okej, zakończę ten film, bo już wpadam w tony moralizatorskie i dryfuję nie w tym kierunku, co trzeba. Także zachęcam Wam do spróbowania tego rozkładu. Zdziwicie się, co zobaczycie w kartach, rozkładając go na siebie. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za wytrwanie. 11 minut i do następnego.